Siemka, witam was już w moim drugim let's playu z Simsów. Mam różowe włosy, także chyba będę musiała mojej postaci zmienić końcówki z turkusowych na różowe. Nie jestem pewna, co dzisiaj zdążymy zrobić. Chyba pokażę dom. Ja robię domy naprawdę długo i moje domy są dopracowane, także czekajcie na pokaz życia. Stwierdziłam, że lepiej będzie po prostu zrobić ten dom samemu, a później wam pokazać, bo ja naprawdę robię domy długo. Ten na przykład robiłam z 5 godzin. No, przyspieszmy ładowanie. Jezu, co to jest? Boże, co się dzieje w ogóle? Wszystko jest czarne. Okej, nieważne, już mi się wszystko odcięło, także to jest mój dom. Zaraz wszystko wam tak z bliska ładnie pokażę. Chcę najpierw tutaj, o, patrzcie, jak zarąbistą okolicę wybrałam. Skasowałam stąd jakiś park i wstawiłam w takie trochę odludne miejsce mój domek. Tutaj są dopiero domy takie mieszkalne i w ogóle, rozumiecie, tak fajnie być takim odizolowanym gdzieś tam w takich dolinach, w górach, w jakichś lasach. Bardzo mi się to podoba. Tutaj mam takie naprawdę fajne stoliki do picia czegoś, jakieś takie dziwne kory, kamienie, głazy, skoły. To jest piękna rzecz, wręcz magiczna. Patrzcie, wodospad. Centralnie leci piękny wodospad. Wow. Ej, czy tutaj moje simki, mój Meruś, widzę, chce mnie polizać, a ja chcę napełnić mu miskę. O, już powoli idzie do domu. Ta niemiła, muszę chyba wolną wolę skrócić. Dobra, nie będzie aż tak przeszkadzała. Lecimy. Nie idzie tego tutaj pomniejszyć? Chyba nie. No dobra, okej. Od czego mam zacząć? Jest tu tyle rzeczy do opowiadania. Wręcz przerażająco dużo rzeczy. Wejdźmy najpierw. To jest niby wjazd do samochodu. Samochód stoi w tym garażu. Takie fajne okna, można zobaczyć sobie taki ładny czerwony. Nie najdroższy, ale ten z droższych. I tu postanowiłam zrobić taki dom jasny, biały, taki jakby dla gości, rozumiecie? Wchodzą goście i taka klasa, taka elegancja, taka, no, piękne, nie? Takie schody, tutaj jest taki jakby balkon, tu jest taka fontanna, no wow. Taki naprawdę minimalizm, takie szczegóły, ja to kocham. Widzicie? Na takim taboryciku białym taka przezroczysta, piękna rzeźba, czy tam tutaj naprawdę szczegóły. Ja uwielbiam szczegóły, no detale, szczegóły dopracowane. Kuchnia jest biała, bardzo elegancka, bardzo taka przestrzenna, rozumiecie? Tutaj tylko takie fortepian sobie stoi, żeby nie było za dużo rzeczy. Takie piękne, taki stolik do, rozumiecie, kominek, porozmawiać sobie można fajnie, usiąść. Ja w ogóle jestem zachwycona, bo to jest chyba jeden z najlepszych domów, jakie zrobiłam, a robiłam już naprawdę dzieła sztuki. Jest jaka skromność. Nie, ale robiłam naprawdę fajne rzeczy. Ja tworzę, ja lubię tworzyć. I to jest właśnie mój taki ładny, biały, przestronny domek. To jest ten samochód, już mówiłam. Wychodzi, pewnie się zdziwicie, gdzie oni jedzą, nie? Na tym ona gdzie je, no ale gdyby przyszło do niej więcej osób, to chyba trochę kitowo, że tylko dwa stołki i blab. Nie, tu się wychodzi na dwór i tutaj jest piękny stół pod zadaszeniem. Bardzo, kurczę, wow. Jezu, ja się sama podniecam swoją pracą, ale długo to robiłam, no 5 godzin mi zeszło. Na balkonie też takie jakieś ładne różowe kwiatki, fontanna, biała ławka, rozumiecie, sztaluga do malowania. Wszystko to jest taka klasa, elegancja, prostota, biel, czerń, no fajnie, fajnie. Tutaj mamy taki aspekt dla Merusia, czyli dla zwierzątka. Taki na trawniczku, zagrodzone, żeby nie uciekł. Kojo, piłeczka, zabawki, miski. Tu jest jeszcze drzewo, które, o dobra, jest drzewo. Można sobie wyjść. Wyjść, nie wiem, podziwiać tą piękną fontannę. Nie fontannę, tylko wodospad. Ten wodospad taki śliczny. Piękne, piękne. Tu widziałem takie ładne wyjście. To takie. Ej, przecież myszki nie nagrywa. No to widać, co nie? Tutaj takie wyjście. I co najpierw wam pokazać może? Wiem. Zejdźmy na dół, do piwnicy, do sypialni mojej. Moja sypialnia... Ojej, ciemnizna.
włącz wszystkie światła. Dobra, jest okej, okay. Zapaliłam światło. Mój pokój jest... Ojej, zobaczycie dalszą część domu. Mój pokój jest takim naprawdę dziwnym, mało stylowym, w sensie mało eleganckim pomieszczeniem w tym domu, ale stwierdziłam, że trochę siebie muszę dać. Tutaj. Łóżeczko, pełno misi, bo tak mnie one zauroczyły. Tu jest jakaś żyrafka, jakaś kaczuszka, jakiś taki jednorożec, no słodkie, naprawdę masakra. I nad moim łóżkiem wisi zdjęcie kota, który myśli o toście. Stwierdziłam, że to jak, w jakiś sposób określa moje nocne myślenie o jedzeniu i rozum. Boże, no, fotel jest tego samego tutaj nakrycia. Co łóżko, pościel, tu jest taki kącik w ogóle elegancji. Stwierdziłam, że ach, będę dziewczyną w Simsach. Wielkie lustro, rozumiecie, perfumy, makijaż, to taki piękny koń biały, gustownie. Chomik. Stwierdziłam, wezmę chomika, nie mam... Jezu. W pierwszym vlogu cały czas mówiłam definitywnie, a w tym mówię stwierdziłam. Przepraszam, naprawdę przepraszam, ja nie potrafię ładnie się wypowiadać, tylko potrafię jakoś dziwacznie mówić, także... O Jezu, nie zwracajcie uwagi na te kupy. Dobra, nie! Biurko. Na biurku jest piękny niebieski komputer. Tutaj mamy karmę dla merucha, karmę dla chomika. Ach, mówię, jedno zwierzę muszę mieć takie klatkowo coś, zbiornikowo. Tutaj fajne takie kalendarze, taki, rozumiecie, pokój dla takiej nastolatki. Chociaż ona może jest młodą dorosłą, ale ja się czuję jak takie dziecko i taki pokój naprawdę mi odzwierciedla. Jeśli chodzi o łazienkę, to postanowiłam też trochę klasycznie, ale rozumiecie, taka wanna, kwiaty, świece, żeby sobie tak wypocząć, poleżeć milion godzin i tam się relaksować. Nie wiem dlaczego są dwa krany i dwa lustra, może jakby ktoś przyszedł, ale ładnie to wygląda i nie widać jak za bardzo, ale to jest kwiatek. Taka półeczka białe, tutaj jeszcze zdjęcia zwierząt, chyba tu też coś, a nie, no okej, okay. No to jest w sumie sypialnia i na tym się w sumie moja sypialnia kończy. Dywan to motylki i normalna czarna wykładzina, jakieś lampy, detale wiadomo co, takie kwiatki, lustro, ojejku, no wiadomo. No i to była moja sypialnia. Teraz przejdźmy może do ogródka. O! Wiem, co pokażę. Pełno w ogóle roślin, oczywiście, nie? Pełno zieleni, żywopłoty, kwiaty, wszystko. I tutaj właśnie to kocham robić domki na drzewie. To jest mój domek na drzewie. Jest okej raczej, robiłam już chyba ładniejsze, ale on jest bardzo mały, bo tutaj nie miało być dużo rzeczy. Tu miało być taki, jak powiedziałabym, artystyczny kącik. Widzicie, rysuje sobie, ma jakieś płyty, książki, kanapy, leży, fajne, no takie dla wypoczynku, kotek, takie fajne, drewniane coś, takie lampki, tak żeby sobie usiąść, mućkowaty w ogóle, krówka się skończyła, a ja tutaj mucie walę, nie? Mućka, 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 wszędzie mućka, dywan nawet. Tutaj co mamy? Jakieś cegłę? Pan Klocek Junior. Ach, no, to było takie śmieszne dla mnie, że w zabawkach jest klocek. No i nieważne. I to jest ten piękny ogród, dużo w ogóle drzew. Widzicie takie dróżki zielone? To jest jeziorko, taki stawik. Długo to dosyć robiłam, bo chciałam, żeby miał idealny kształt, nie wiem czego, ale taki jest idealny kształt, dużo roślin, lilie wodne w środku pływają. I tu ten ogródek. Ogródek naprawdę również długo robiłam. Ponieważ ten śliczny ogródek, zaraz wam to wszystko ładnie wytłumaczę. Tutaj są piękne słoneczniki, tutaj są takie kamienie i skały. Nie wiem, czy zauważyliście, że mój dom jest na wzniesieniu. Widzicie? Jest na wzniesieniu takim... I o to w ogóle mi chodziło, żeby dom był wyżej, ogródek niżej i później... O to wszystko było w mojej głowie od razu. Tutaj jest wyjście jeszcze z tego, żeby tak ładnie sobie przejść do ogródka. Mogę wam to ładnie z bliska pokazać. Cztery rodzaje kwiatków. Pomarańczowe, niebieskie, białe i różowe. Tak, na tym są jeszcze takie krzewy jakby. Tutaj wszystko pokryciem terenu, ładne różowe, pełno krzewów. Ławeczka, żeby sobie usiąść, popatrzeć na lilię, porelaksować się, fajnie. Stwierdziłam, że muszę mieć wielki ten,
wielki płot, murowany wielki płot, ponieważ nie płot, tylko mur, no murowany mur. Dobra, mur muszę mieć, ponieważ wysokie ogrodzenia, dzięki temu nie wchodzą do mnie ludzie. Ej, ile razy mi w Simsach ludzie wchodzili do chaty, bo jakieś paparazzi, ktoś, a wchodzili sobie, grali w moje tam coś, wszystko siadali, oglądali telewizję, wiecie, jakby hotel, nie? Nie dom mój, tylko hotel. Wkurzyłam się zawsze, no i teraz mam, dlatego zawsze robię wysokie ogrodzenia, bo mnie wkurzyło to bardzo. I wiadomo, że na tym się nie kończy. Już tutaj wiem, pewnie niektórzy wiedzą, o co chodzi. Tutaj za drzewami ukryty jest mały domek, a w zasadzie nie domek, tylko winda. I tą super windą lecimy na dół. Jedno, no, sorki, dobra. Jedno piętro w dół, nic się nie dzieje. Drugie piętro w dół i tu już jest impreza, nie? Tutaj, że tak powiem, rozrywka, wszystko, nie? Dyskoteka, imprezy, no, basen. Chciałam zrobić takie miejsce, gdzie będzie można się fajnie jakoś tak zabawić, w sensie, no rozumiem się. Tutaj jest taki salon gier, wszystkie możliwe, nie wiem jak to się nazywa, maszyny do gier. Tobie w ogóle zauroczyła ten króliczak różowy. Boże, jakie fajne, słodkie. Nie wiem, czy taka gra jest naprawdę, coś tak mi się kojarzy, różowy królik, ale jest naprawdę super, naprawdę wow, podoba mi się bardzo. Tutaj taka plana, rzutka na... rzutki? Plansza na rzutki, nie wiem. To jest jakaś simowa gra. Mogę ćwiczyć na niej, nie wiem o co chodzi, ale taka... Zrobiłam ją różową i zebrowe te. Wszystko w ogóle zmieniam kolor wszystkiemu, bo lubię tak... mieć swoje kolory, swoje rzeczy. Tu jest barek. Jakiś alkoholizm, mam nadzieję, że tam nie ma alkoholizmu, ale barek musi być, ponieważ jest dyskoteka. Dziwne to by było, gdyby tego nie było. Tutaj jest ściana. Na ścianie są rybki. One są takie w ogóle fajne. Ojejku, słodziaśne. Tyle tych ryb jest w ogóle, fajowe są naprawdę. Szkoda, że nie można ich żreć. W sensie, nie że żreć, ale... O Jezu. No bo nie trzeba byłoby łowić, nie? Nie łowiłoby się ich tylko... Dobra, nie chcę zjeść tych rybek. Dam im życie, zachowam je przy życiu, nie będę ich jadła, nie. Ojej, dobra. Tu lecimy. Jak to tutaj ładnie powiedzieć? No co, parkiet. I ja wiem, co zrobię. Włączę to pomieszczenie i zaraz zobaczycie, jaka to jest w ogóle impra. Tylko nie, no chodziło mi... O, właśnie takie impry, no. Muzy nie ma, co prawda, ale no rozumiecie, ja zaśpiewam. Ja jako takie, bu. Rozumiecie te tańce przy tym, nie? To musi być zarąbiste. Ale automatyczne przełączenie... A gdzie można ustawić jakieś zarąbiste? Długi efekt? Ja chyba coś pomyliłam. A nie, to chyba tutaj jest. O, wiem. Zmień projekt i to jest fajowe. Patrzcie, lampki. Gwiazdki, nie lampki. Zmień projekt. Ej, bo to moja już tam sobie chodzi, coś robi, ale chyba tylko ogląda. Więc nie będę... Patrzcie to. I wszystkie lampy. Ej, czemu one tak się nie roz... nie wyszło mi to trochę, szczerze. To miało tak ładnie się rozdzielić. Zmień projekt. Gwiazda. To pomieszczenie. Zmień ruch. Losowo. To pomieszczenie. I jest impra. Zarąbiste, nie? Wszędzie gwiazdki. Jest coś tak zawsze tym jakoś, nie wiem, fajne. No dobra, nieważne. Błysko jak na jakimś Neon Night Energy 2000. Tutaj mamy szyby. Przez szyby, wielkie szklane, można sobie... O, przyszła córka marnotrawna. Co ona tu w ogóle chce robić? Oglądać. Ej, Jezu, ona jest dziwna. Nie jest dobra, cicho. O, to w sumie jak już tu jest, to mogłabym... Czy ja mam wyłączony... Przepraszam na chwilkę. Bardzo przepraszam, ale... Muzyka niech nie będzie, ale to wszystko może być. A, ale głośno! Jejku. O, ale mi słuchawki rozwaliły uszy. Dobra, jest okej. Nie wiem, co ona tu niby ma wielce robić. Niech to stoi.
wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, a jest to pomieszczenie instrumentalne, nie wiem, czy tak mogę to nazwać, za daleko. No co? Gitarka, keyboard, kontrabas, perkusja. Tutaj mamy jeszcze takie super gitary, taka wystawa gitar. Nie wiem, na razie nie umie ona na niczym grać, no ale rozumiecie, zespół jakiś może tu przyjść, może sobie pograć. Taki muzyczny pokój, to pewnie jesteście ciekawi. Tutaj mam kino. Ja kocham filmy, kocham w ogóle takie... No kurde, kto by nie chciał takiego małego kina domowego w swoim własnym mieszkaniu? Ja bym chciała, dlatego w Simsach mam. Chociaż w Simsach, nie? No i fajne, nie? Dwie plazmy, że niby taki wielki ekran. Tutaj coś też mam na ścianach. Mam tu jeszcze jakiś obraz, że tak niby plakaty, że czerwone. Fajne, takie małe kino domowe. Fajne. Fajne, w ogóle fajny pomysł, to mój pomysł. Dziękuję, dziękuję. Tak, nie musicie klaskać. Tutaj jest basen zaszybiony, już to mówiłam. I mamy trzy leżaczki. Na leżaczkach ręczniki, jakieś tam balsamiki. Tutaj jest, wiem, niech wskoczy. To jest takie śmieszne, jak te simy nie mają żadnych punktów sprawności fizycznej i nie potrafią nawet tak zarąbiście wskoczyć. Ej, a dlaczego ona ma wskoczyć w stroju włefistki? Przecież ona chyba nie wejdzie. A nie, wejdzie, dobra. Ej, ona skacze w ubraniu. To jest nienormalne. Ej, dobrze jej to poszło. Zawsze takie śmieszniejsze mi się to wydaje. Może skoczy na... do wody, będzie śmieszniejsze. Dobra, przyspieszmy to. Ej, od kiedy simy nie muszą wychodzić przez barierkę, tylko sobie wyskakują? Ja pierdzielę, jestem taka... Dawaj, czady. Znowu w tym? Get jump, coś? Właśnie o to mi chodziło, centralnie skaczę na jakiegoś tego. Na blachę, nie? Ja nie mogę, jakie... Ej, ale czemu on się kąpie w ubraniu? No... Szalona! Dobra. Ej, no niemożliwe. Tym sposobem chyba wam wszystko mniej więcej pokazałam. Nie mam jeszcze ukrytych rzeczy jakichś? Ale jazda. A się zdziwiłam, nie ukrywam. Ej, ile ja już to nagrywam? Krótko, co nie? No to jeszcze możemy pograć chwilę. Myślałam, że zejdzie mi cały dom na opowiadanie, ale tak szybko nawalałam chyba, że nic już nie muszę mówić. Samochód? No co ja mogę? O czym marzycie? Czego chcecie? Wiem, pobawię się tutaj. To zobaczę, jak to tutaj w ogóle działa, bo szczerze nigdy w sumie... Właśnie poszła popływać. O Jezu, niesamowite. Nie, dziękuję, nie chcę jakiegoś albumu. Nigdy nie lubię tego albumu robić. Jezu, poszła popływać. Ja... Nie, no. Ojej. Aha. Ej, wy też kochacie przybliżać miną twarz na Sima twarz i patrzeć, jak dziwnie patrzą. Jezu, jaka psychiczna mina. Jakiś w ogóle, ona wygląda jak jakiś morderca, jakiś zombie. Dziwna jest naprawdę, bo trochę ja bym się jej bała. I ten głos chyba był dziwny, wybrałam. Wiem. Zapewnię obsługę cyfrową moim rybkom. Ja jestem takim negusem, że nie chce mi się karmić rybek, to zapewnię chociaż im obsługę cyfrową. To jest słodkie, jak one... Ej, no patrzcie to, nie? Widzicie tą karmę, jak leci z góry? To jest takie fajne i one tak jedzą to. Ale fajnie. Hihi, fajne są te rybki. Fajne w ogóle. O kurde. Chyba wybranie cechy szalona było dziwnym pomysłem. Chyba nie będzie mogła... Momentos! Szybki moment. Przepraszam bardzo za niepokojenie, ale niestety okazało się, że moja dziewczyna... W sensie... Dobra. Muza leci. Co prawda jej nie słyszymy, bo mam wyłączony dźwięk, ale... Taniec Simsów to definitywnie rzecz, która jest... Ej, Meruś może sam jeździć windą? Ja nie mogę, jaki postęp, ewolucja... Kto tam?
Co tam, Zuzia? Nagrywam Sims. O kurde. To teraz ci oglądalność podniosę. Nie, no bo ty tutaj nie. Masz metrową chatę? No. No proszę, idź. Chcesz zobaczyć? To na taką robotki zajebiste chaty. To jest moja chata, ja ją samą zrobiłam. Robi ten, nagrywa i widzisz. Domek na drzewie, no nara. Przepraszam bardzo za przerwę, ale odwiedzili mi tutaj koledzy i znajomi, i Jasiu, i brat, i wszyscy. Dobra, taniec Sima to jest coś, co po prostu uwielbiam. Szkoda, że nie ma muzyczki w Simach, ale YouTube nie za bardzo pozwala dawać takie muzy. Zawołać zwierzaka, tak, tutaj jest impra. Niech Meruch też może tańczyć? Ej, no, może windą... Zuza... Mercy, a niech... Ogoliwa? Przecież to jest Mercy. Jezu, jakieś chore, no ale nieważne. Ej, Mercy może jeździć windą? Taki mokos Mercy dokładnie, ale naturalizm. Mercy może windą jeździć, ale tańczyć nie może. No to jest szok. Jezu, ale słodki jest ten Meruch. Ja bym go przytuliła w tych Simsach. Ej, co mogę z nim zrobić? Oni się chyba nie lubią. Uczucia. Daj przy... O! Podrap po brzusiu. No dawać, Shadow. Ty... O, tu pociaz, ja też cię lubię, jest taki fajny. O. Chyba pierwszym moim celem będzie zaprzyjaźnienie się z Merusiem. No kurde, oni się nie lubią. Właśnie tak mi się wydawało, że oni się nie lubią. Ja chcę, żeby się lubili. Cały czas jakieś minusy ustawiają. Ja nie wiem, czemu taki jest. Zmień projekt na Śnieżynkę. Ta parcela. Śnieżynki są za... Ej, ty! Meruch! Zabawa, baw się. Ale tu bym jeszcze zmieniła kolor. Losowo. Ale fajne, kolorowo jest. Fajnie, impreza się dzieje. Jezu. Tak. Jaki grubos. Fajnie, tak skacze słodko. Fajnie. Sorry, bo dwie godziny ja patrzę, jak bawię się z psem. Jezu. Ojejku. No dobra, no mniej więcej was tu zapoznałam z tym, co tu mam. Ej. A! Ten wodospad tak daje, Chadu, ale głośno. A! Fajnie, fajnie. Co tu jeszcze można robić? Ej, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Uczucia, daj obwąchać dłoń, niech oni się zakumplują. Meruch chyba nie lubi jej. A nie, no na razie jest znana Simka. Znana suka. Znana Simka, znana suka. Jezu, straszne. Good up. No tak, no kochajmy się. Bawmy się. Dobrze, dobrze, wzmocnienie. Jest schludna. Pochwal, uczucia, daj przysmak. Jak zrobić, żeby byli przyjaciółmi? No trzeba po prostu dużo się z nimi bawić, nie? Ojejku, jejku. No dobra, no na razie bawię się z psem, nic ciekawego. Wiem, sprawdzę, ile już mi minęło. No dobra, po gruntownych przemyśleniach stwierdziłam, że to będzie koniec tego pierwszego vloga, bo pokazałam chatę, wszystko pokazałam. Uważam, że naprawdę okej, jakoś to było. 20 parę minut pewnie wyjdzie, no sorki, no... Nie narzekać, bo to jest cud, że ja w ogóle to nagrywam. Ile mam robić? Godzinę? Godzinę? Co ja mam robić w Simsach przez godzinę? Wiecie, to wszystko... Dajcie pomysły, jakbym mogła tą historię rozwinąć, co byście chcieli. No ja mówiłam już o tym jednorożcu. Jednorożec faktycznie to jest dla mnie fajny pomysł. Później może moja by poznała jakiegoś super Sima i byście się ożenili, chociaż Jezu, to by tak do mnie nie pasowało. Nie no, chyba będę po prostu w Simsa grała tak jak rozumiecie, jak się lubi, nie? Wiesz, Sim, dziecko i tak dalej. No dobra, nieważne. Dawajcie pomysły na grę. Mam nadzieję, że mój dom wam się podobał. Ja go robiłam 5 godzin, także napracowałam się dla was. Och, dziękuję, że mnie oglądacie. Dawajcie subskrypcję. Jestem z kanału Banshee i
No chyba nic, to wszystko. Łapki w górę, jeśli się podobało, jeśli dom był super i tak dalej. Co tydzień mniej więcej postaram się wklejać te vlogi simsowe gameplaye, ale to no, zależy od wszystkiego, tak naprawdę od wszystkiego, więc no okej. Pa, pa, miło mi było i...